czy wasza osoba ukochana was kocha? Taka wróżba dzisiaj z kart Tarota. Witam was serdecznie, kochani subskrybenci i widzowie. Przypominam, lajkujcie mój kanał, moje filmiki z kciuczkiem w górę oczywiście. Komentujcie, piszcie, czy te wróżby z wami rezonują, jak to odbieracie, czy pasuje do waszych historii. Oczywiście subskrybujcie mój kanał, zostańcie tutaj na dłużej z nami. Zapraszam również na wróżby indywidualne, które możecie nabyć poprzez maila. Napiszcie mi e-maila, a ja odpiszę wam o wolnych terminach i warunkach oraz zestawach moich wróżb. Kochani, teraz do wyboru macie dwie karty, które wylosuję. Czy osoba wasza ukochana, niezależnie czy ona, czy on was kocha? Proszę, wybierzcie sobie jedną z kart. Jedynka, dwójka. Szybciutko wybierzcie intuicyjnie. Jeden, dwa. I odpowiem wam na to pytanie. Czy osoba ukochana was kocha? Grupa numer jeden. Rycerz mieczy. Rycerz mieczy, nie wiem, może macie jakąś kłótnię, sprzeczkę, może jest tutaj u was jakaś ostra teraz atmosfera, jakaś blokada uczuć, blokada spotkań, blokada komunikacji. Być może ciągle się tutaj spieracie lub macie jakieś ostre wymiany zdań, ostre dyskusje. Czy ta osoba was kocha, ponieważ jest taka ostra atmosfera? Kochankowie, płacz, smutek, dziewiątka mieczy i tęsknota. Tutaj mi to wygląda na miłość, owszem, na związek, ale również smutek, zerwanie, tęsknotę, dużo niewyjaśnionych spraw, dużo problemów, dużo sekretów, ukrytych, nieklarownych sytuacji. Tak jak mówiłam, ostra sytuacja, ale są kochankowie, być może jest to tylko powierzchowne i kochankowie to oczywiście też miłość, chemia, pożądanie, seks, ale również kwestia wyborów, co dalej z tą relacją, zerwać, czy przeprosić, ciągnąć dalej, czy się pogodzić, ciągnąć dalej, dać nową szansę. Tutaj miłość jest już na ostrzu noża, powiedziałabym, tak? Miłość jest tutaj bardzo jakaś zawirowana, niejasna lub w kryzysie. Widzę kryzys. 9 mieczy, smutek, nie można spać, myśli, płacz, rozczarowanie. Także jest tutaj miłość, ale w dużym kryzysie. I grupę drugą zapraszam, kochani. Czy wasza osoba ukochana was kocha? Karta rycerz buław. Mamy samych rycerzy dzisiaj, kochani. Rycerz buław to rycerz bardzo seksualny, który pojawia się na moment. Chodzi mu przede wszystkim o cielesność, intymność, o seks. Także nie ma tej miłości głębszej, uczuciowej, romantycznej, emocjonalnej. O, jeszcze tutaj mamy as buław, czyli już w ogóle, tak? Seks, seksualność. Także miłość bardziej oparta nie na uczuciach, nie na prawdziwym, głębokim uczuciu, ale na seksie, czyli jakaś afera seksualna, przygoda, gdzie także być może nawet więcej osób, tutaj jest trójkąt, czwórkąt, może być. I paś mieczy, czyli osoba niedojrzała, młoda, być może młodsza od was, niedojrzała, która być może jest spod żywiołu powietrza, tak? Spod żywiołu powietrza, czyli bliźnięta waga wodnik. Być może tu o taką osobę chodzi. Lub wy jesteście z znakiem powietrza, tutaj mogą to być oczywiście wasze energie lub tej energii osoby ukochanej, natomiast chodzi tutaj raczej o seks, także miłości nie widzę, tylko same buławy, samą seksualność, kochani. Dziękuję serdecznie,
piszcie mi w komentarzach, czy grupa, którą wybraliście, czy dobrze ta grupa rezonuje z Wami. Jestem ciekawa Waszych komentarzy. Do usłyszenia już wkrótce.